A mamy tych kurde frajerów spadać. Tam mamy klejnocik, ale my po ten klejnocik zaraz pójdziemy. Bo zaraz myślę, że jakiś patent nawet znajdziemy na to, żeby go zdobyć. O, platformy się pojawiają, elegancko. I tu mamy robocika, więc wykorzystajmy teraz ten moment i jedźmy sobie tym robocikiem. Z tego, co Justyna mi zalecała, to powinienem bardziej te zakręty skracać sobie, bo to powoduje, że robocik, wiadomo, no aż tak szybko się nie wyczerpie. Mamy jeszcze jednego. Trzeba będzie sobie potem je odkupić. W każdym razie zalecała mi skracać te zakręty, bo dzięki temu robocik jest troszeczkę szybszy i aż tak szybko nie będzie tracił swojej prędkości. Oj, 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 proszę. Nie, szybko. Jest! 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 Udało się! Ho, 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 ho. A myślałem, że ja nie dojadę, ale kurde, byłem zesrany, nie? A się udało. Dobrze. To nie było mądre. Tego nie róbcie. To nie było mądre. Ja mogłem lepiej wykazać się błyskotliwością i mogłem zejść po prostu na dół. Ale wolałem trochę na pałę to zrobić i mam teraz tego konsekwencje. Tak więc nie grajcie na pałę, proszę was. Nie róbcie tak jak ja, bo ja potem płacę za to potrójnie wręcz, mogę powiedzieć. Tak więc już na jutro, czyli na poniedziałek, będzie kurde kroczek. Dzisiaj prawdopodobnie właśnie live'a zrobię, bo ja to nagrywam 8 sierpnia. Niedziela jest, dawno w ogóle nie streamowałem, więc wypadałoby w końcu wrócić do starych nawyków i trochę postreamować też. Tak więc i Spyro i chyba może jeszcze ten vlog ze Słupska wleci, ale bym musiał naprawdę to w nocy zrobić. Ale ja nie lubię tak szczerze w nocy wrzucać filmiku, gdzie nikt i tak tego nie obejrzy, więc podejrzewam, że lepiej już będzie zrobić to jakoś w tygodniu albo w piątek. O, na piątek bym wrzucił. Zobaczymy. Teraz tak na razie sam ze sobą dywaguję, więc nie zwracajcie na to uwagi. Okej, 60 na 40. Znaczy na 40, no 40, 40 nam w ogóle brakuje. I tak też zwrócę na to uwagę. Patrzcie teraz na to, nie? Widzicie? Stoimy sobie tu u góry i nasz poczuj znika. I pojawia się i znika. To samo jakby Justyna przytoczyła w swoim let's playu. Dobra, tędy nie przejdziemy, bo jest za duża dziura, więc musimy iść tędy. No oczywiście, kurde, śmiechy, chichy, ha, 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 ale beczunia, normalnie, kurde, beczunia. No ty to jesteś kawalerz jednak, kurde, Dantinos, nie? Bez kitu. O, można i też tak zrobić. Nie wiem, czy to jest zalecane, ale wiem, że można też tak zrobić. Pięć na sześć. I chyba to nie do końca było zalecane, ponieważ powinienem iść górą. No ale teraz możemy się wrócić, więc nie jest to chyba żaden problem. Żaden problem! Przynajmniej dla mnie. Ale ładnie tutaj flecik sobie gra, powiem wam szczerze. W tym soundtracku. 70. To jest chyba dobry wynik. Ale sprawdźmy. Dobra, nic tutaj nie ominęliśmy, tak więc można iść w takim razie do przodu i kończyć za niedługo poziom. Ogólnie tak patrzę, że kurde, krok dwójka niby ma długie poziomy w niektóre, ale tak szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że tak czy siak szybko się przychodzi, że może są tylko troszeczkę dłuższe, ale nie powiedziałbym, że one są aż tak bardzo długie. I powiedziałem aż tak, a nie hashtag, więc proszę mi tutaj nie mówić, że ja mówię coś, co blblblblbl. Dobra zresztą, co ja będę się tutaj produkował. Mamy checkpoint! A nie, checkpoint było w Aladdinie. Tak, w Aladdinie. W ogóle uderzyłem w gonga, więc się liczy.
trzeba będzie się za Aladdina też na kanale zabrać, bo to jest seria, którą chciałem już robić dawno temu. W 2014 roku na przykład, albo w 15 nawet. Albo w 16, nie, bardziej w tych latach chciałem to robić. A za Aladdina się nie zabierałem jeszcze, więc myślę, że to byłby chyba dobry pomysł, co nie? O, mamy wszystkie kolorowe klejnociki. Wiecie, co to oznacza, nie? Tam się pojawi teraz statuetka. Elegancko. O, i widzę, że to jest pierwszy taki bonus, który ma w sobie skrzynki. Taka fajna ciekawostka w sumie. Okej, dobrze. 80. Dobrze. I jeszcze, teraz zostaje nam 15 tylko. 15! 15! Wow! O, ale twórcy teraz przegięli z tym, nie? Takie małe platformy dawać. No wiecie co? Wstydu nie macie. Ale ostatecznie mamy tutaj, kurczę, naszą statuetkę. Piątą już. Tak więc o to, to się denerwować nie musimy, ponieważ mamy już zrobione, można by powiedzieć, 100% w pewnym stopniu. Aczkolwiek teraz najważniejszym zadaniem jest zebrać pozostałe klejnociki, które nam tutaj pozostały. I zakończyć poziom. Mamy już wszystko zrobione. O, i sobie przy okazji serduszko nadrobię. Jak zdobędziemy wszystkie 100 klejnotów, to oczywiście nasze życie się zmaksuje, co jest jak najbardziej spoko. Tak więc o to się nie musimy standardowo martwić. Kurde, frajerzy biegną za mną. Spadać na drzewo, prostować banany, a nie, kurde, mnie maczugą chcecie ten straszyć. Co za, kurde, głąby jedne. Bez kitu. Dobra, mamy tutaj to. Krok, co ty robisz za, kurde, dantejskie sceny mi tutaj? Jakaś skrzyneczka? Tu mamy jakieś przejście, widziałem. Chyba zaryzykuję, pójdę tym przejściem, ale zaraz zobaczymy, czy to jest... Ha, widzicie? Mamy tutaj, kurcze, mamy tutaj schowane klejnociki. Ja bym poszedł do góry i bym już nie znalazł ich. I bym nie miał 100%. Dobra, jest maksymalne żyćko. Wymaksowane, więc to nam będzie pozwalało na potyczkę z bossem, który będzie na nas czekał. I teraz idziemy sobie tymi... Idziemy sobie tymi... Tą drabinką z kości. I patrzcie w ogóle teraz na to, nie? A, nie mogę nawet użyć, ale patrzcie w ogóle, jaka fajna trupia czacha tutaj jest. To trochę było na MacGyvera zrobione, nie? O, jest nasz, kurde, mamucik mały. I koniec poziomu, proszę państwa, udało się. Elegancko. Kolejny poziom został zrobiony na 100% bez żadnego, kurcze, pieczone problemu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Tak więc tak, mamy dwa poziomy w dosyć szybki sposób zrobione, co oznacza, że już mamy 5 poziomów z tego świata zaliczone. Więc to oznacza, że teraz mamy 2 bossów i jeden chyba dodatkowy poziom, czyli oznacza to, że w tej sesji kończymy 3 świat i zabieramy się za 4 świat w następnej sesji, oczywiście, że tak. I być może następny odcinek nie będzie odcinkiem, a sesją, dlatego że będę chciał również szybko kroczka też skończyć, bo trochę za długo nam idzie kroczek dwójka. Myślę, że się wspólnie tutaj zgadzamy. Dobra, więc idźmy sobie teraz na bosika. Okej. Zobaczmy, co się będzie teraz działo. Venus Fly Von Trapp. Aha,
A, no trzeba uważać, faktycznie, no. Bo tu widzę, że te roślinki się zamykają i jest potem problem. Oj. Nie chciałem tego robić. Nie chciałem tego robić. Ale niestety poszło nie po mojej myśli. Bo myślałem, że zachowam sobie te 6 żyć na bosika. Ale jednak nie. O, szkieletory, patrzcie w ogóle. I tu mamy wspominki teraz z kroka jedynki, gdzie był poziom w świecie pustynnym, gdzie, wiecie, trzeba było za tym światłem gonić. Ale mamy ataki wspomnień, jeżeli chodzi o kroka, powiem wam szczerze. Dobrze, że robię ten maraton kroka. Miał być maraton Geksa, ale jednak wyszło, że kroka będzie. Może bym jeszcze zrobił w te wakacje maraton Geksa, ale zobaczymy, bo z Geksem jest tak, że ja wolę jednak poćwiczyć. Bo Gex nie jest może aż tak łatwą serią. Przynajmniej pierwsza część nie jest łatwa, bo dwójka to tam nawet ta trójka jest troszeczkę skomplikowana, jeżeli chodzi o 100%. No w złym momencie skoczyłem znowu. A i dla osób, które mi powiedzą teraz, że to jest jakaś taka, nie wiem, innowacja, że my idziemy do bossa. Nie, to nie jest innowacja, bo już coś takiego było w pierwszym kroku. Że zaczynaliśmy poziom i mieliśmy tam chyba 2 albo 3 sekcje, czasami nawet tylko jedną. I na następnej sekcji był już bosik, który na nas czekał. Z nagrzanymi pięściami. Teraz będę musiał naprawdę bardzo uważać na zdrowie, ponieważ 2 ruchy i mam game overa. A na tym mi nie zależy, tak szczerze powiedziawszy. Myślę, że chyba nikomu nie zależy. I jest po mnie, moi drodzy, jest po mnie. A dlaczego? Ponieważ nie wiem, na czym będzie polegał bossa. Przynajmniej nie pamiętam tego bossa, więc zobaczymy, czy dam sobie radę z nim bez problemu, czy będą jednak jakieś pewne problemy. A, to jest ten boss. Pamiętam tego bossa, dobra, czyli chyba świat jaskiniowy, a raczej ten, no tak, jaskiniowy, pamiętam stuprocentowo. Czyli chodzi o to, że będziemy musieli teraz atakować tę roślinkę, tylko w momencie, kiedy, no właśnie, kiedy te łodygi nie będą atakować. Muszę tak to wytimingować, żeby faktycznie ta roślinka oberwała. To może nie być łatwe, powiem wam szczerze. No to do prostych zadań może nie należeć. Ale trzeba próbować. Tak więc, no ja tu się teraz zamknę, będę próbował. A wy słuchajcie sobie tego soundtracku. Patrzcie, udało się. Widzicie? Tak to trzeba robić. Trzeba to robić na szybkiego, nie? Elegancko. Teraz gdzie są kulki? Dobra, są jeszcze tutaj. Aj. Elegancko, udało się. Nice. Oh,
Chyba będziemy mieli drugiego bossa od razu. Tak. The Village Masher. Ale zanim zaczniemy drugiego bossa, ZW. Dobra, jestem. O. I teraz trzeba będzie znowu powtarzać cykl. A można w sumie i tak też zrobić w sumie. Czemu nie pomyślałem o tym wcześniej? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Ale dobra, tutaj sobie pozbieramy. Dokładnie tak. 15. Będziemy musieli znowu 50 zebrać, żeby potem na bossa pójść. I po bossie już będziemy mieli wszystko. O, znowu szkieletory. A raczej szkieletor, bo tu był jeden w sumie. Widzicie, dwóch bossów za jednym zamachem robimy. Czyli zostanie nam wtedy ten specjalny poziom z tym, statuetką i to będzie na tyle w sumie z tego świata. Już będzie można na czwarty świat polecieć. A potem już na bonusowe tylko. Bo tych światów nam za dużo już nie zostało, z tego co wiem. Z tego co wiem, to ten czwarty to jest ostatni. I potem bonusowy chyba. I tyle. I cały krok dwójka. Tu już chyba właśnie będzie bossik. Bo tu mamy już trzecią sekcję. Jesteśmy na moście. W sumie to jest 1-3, bo pierwsza sekcja i trzecia zarazem. Okej. I można iść już na bossika, bo tam już raczej będzie na nas czekał. Tak, muzyka ucichła i mamy ekran ładowania. Więc stara bossik jest. Elegancko. A, i trzeba będzie go wodą teraz ten gasić. Wiaderkiem z wodą. Znaczy, wiaderkiem z wodą. No, wiecie o co chodzi. Woda w wiaderku jest, no. Trzeba będzie go gasić. Jak peta. Dobra. O to z tym bossem chodzi. Że też ja nie pomyślałem, żeby jemu w gębę, kurde, trafiać wodą. Dobra, to teraz będę wiedział. Ale to easy bossik, to w sumie dobrze, że sobie przypomniałem o tej walce z nim. Bo kurczę, za dzieciaka to trochę się na niej męczyłem, to mogę przyznać. Tu mogę przyznać, że się trochę męczyłem, bo też nie ogarniałem jakby o co chodzi na początku. Ale patrząc teraz na tego bossa, to proszę was. Gdzie tu jest w ogóle jakiś challenge? Zerowy. I cały boss. Caveman Village. Sam się wylicz.